Cześć kochani, dziś będę rozmawiałam przez Google Tłumacza, już wydaje mi się to bardzo trudne, ale spróbujemy. Wczoraj wróciłam z Paryża, a dziś jadę do Białegostoku na weekend sobie odpocząć. Właśnie umyłam głowę i muszę niestety się spakować. Lubię pomalować się na ostatnią chwilę, w sumie lubię wszystko robić na ostatnią chwilę. Okej, ja jestem gotowa. Ogólnie wczoraj wydarzyła się katastrofa. Moja karta pamięci się zniszczyła, zmiażdżyła i straciłam dwa filmy dla was. Próbowałam ja skleić taśma ha, ale niestety nie działa. Takie rzeczy dzieją się pod koniec daily. Daj mi wszechświecie je dokończyć. Idzimek na pociąg. Chillujemy sobie teraz w Starbucksie i zaraz mamy pociąg. Mam nadzieję, że nie będziemy mieć opóźnienia, bo wczoraj nasz samolot był opóźniony o 2,5 h. To była masakra. Pociągu muszę zmontować film, więc nie mogę zasnąć. Więc wygadałam i znowu mamy opóźnienie. Przez to, że wczoraj była ogromna burza, są problemy na torach. Więc czekamy na dworcu, a ja o flacku nowy odcinek tego lata znalam się piękna. Mam ostatnio psika na punkcie tego serialu. Ty jeszcze Tim Konrad czy Jeremia? Ja Tim Konrad. Wiek, jestem już W domu. Tak naprawdę jest godzina 17:30. Więc jestem już w domu. Tak naprawdę jest godzina 17:30. Aktualnie montuję wam film. Ostatnio są mega spóźnione. Przepraszam, ale nie mam kiedy ich montować. Obiecuję, że ten wyjdzie punktualnie o 17:00. Nieważne, przy montażu oglądam Pretty Little Liars. Serial, który oglądałam dawno temu i znowu zaczęłam od początku. Jest mega dziwny, taki kryminał z telenowelą. Ja jak miałam 17 lat, byłam w nim zakochana. Zaraz też idę do babci na kolację, bo dawno mnie tu nie było. Najgorsze jest to, że jest 30 stopni na podwórku i każdy poci się jak świnka. Nie chce mi się wychodzić, najchętniej zostałabym w domu. Dziś muszę wziąć kąpiel, bo w Warszawie nie mam wanny. Tak, nie nagrałam tego! Ogólnie mam problem z tą głupią kartą, bo miałam tam 3 filmy dla was nagrane już wcześniej. To jest mega niebezpieczne dla mojego daily. Ogólnie za 2 tygodnie koniec daily, wiecie. Ale ten czas szybko minął. Szykuję coś dla was fajnego, mam nadzieję, że wszystko się uda. Teraz mam właśnie problem z tymi filmami. No ale cóż, musimy jakoś dotrwać do końca. A jeśli mnie nie subskrybujecie, to możecie teraz poświęcić na to chwilkę, dam wam chwilkę. Proszę w montażu o muzyczkę z windy. Dzięki. A wy macie 5 sekund na kliknięcie subskrybuj. 5, 4, 3, 2, 1. Okej, mam nadzieję, że to zrobiliście. Patrzcie, jaki ładny piesek tu leży. Łapa. A tu piękny kotek. Miau. Wiedź, pora już późna, muszę się ogarnąć troszkę. Ostatnio czuję się mega zmęczona. Nie wiem, czy to przez daily i ciągłe planowanie wszystkiego. Jednak jestem zmęczona. Przydałby mi się wyjazd w Bieszczady, ahahahahahaha. Teraz zrobię jakąś pielęgnację, a muszę jeszcze dziś zmontować wam odcinek na jutro. Zawsze związuję włosy przed snem, bo jak ich nie zwiążę, to rano mam szopę. Myję twarz żelem i nakładam krem. Słyszycie, jak kotek miauczy?
Miał. Ogólnie mam problem z tatuażem, który zrobiłam we Francji na tym odcinku. Jeden mi się zagoił, a drugi właśnie nie i tak myślę, czy to przez to, że to kolorowy tatuaż, czy może przez to, że to bardzo delikatne miejsce. Nadal go kremuję, ale nic się nie dzieje. Macie jakieś rady? No nie, znowu zgubiłam zatyczkę. Masakra. Witamina C na noc. Co to było? Mam zatyczkę GA. Ja, kochani, biorę się do roboty i zaczynam montaż tego filmu. Mam nadzieję, że się ze mną trochę pośmialiści, ha 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 ha. Widzimy się jutro o 17, bo trwa jeszcze wakacyjne daily. Buziaki i dobranoc, albo dzień dobry.